Hej, cześć, witajcie w kolejnym odcinku naszego podcastu. Ja bym Cześć Mati. Witam. Dzisiaj nam się nazbierało tematów, zanim takich przedpiłkarskich na wstęp, bo y, chciałem Cię zapytać o Twoje zwycięstwo. Chciałem Cię zapytać, nie wiem, czy chcesz dzisiaj podejmować ten temat jeszcze cel, jotki i licencji? Czy no zestaw... właśnie, to my w ogóle ten... To, no nie, no, o tym trzeba powiedzieć. Hmm. My o piłce to tak tylko napomkniemy, że jakieś tam mecze były dzisiaj. No, no. Jest, bo jest się bardzo... umówiliśmy że szybko dzisiaj skończymy, nie? Jest bardzo luźna atmosferka. Chociaż 45 minut. Je, ja jeszcze ja teraz, kurs zaliczyłem w międzyczasie. No właśnie, zaraz powiesz. A ja a, Teraz wykluczy... szybciutko, ten 23.16, o 23.00 ja skończyłem dyżur. E, jeszcze wyścig oglądałem. Tam w szpitalu? Na dyżur? <grym> tak, ostry dyżur. <grym> e, <grym> <grym> oglądałem wysik. Grand Prix Mexico było o 21. Ale najpierw ta Radunia, która wygrała 3 2 i co masz nam do powiedzenia na ten temat? Słuchaj, no, mecz, mecz na szczycie. Mecz pod tekstami dużymi, bo Stolem to jest zespół, do którego odeszło paru chłopców w tym sezonie z Radunii, z tego rocznika mojego. I to był taki, taki ważny mecz dla nas. A Stolem. Tak jak nie wiem, czy ktoś się interesuje czy nie, ale może sobie wejść w tabelę Ligi Wojewódzkiej Juniora B2 na Pomorzu I zobaczyć jaki Diabelny bilans bramkowy ma Stolen, to jest bardzo dobry zespół I spodziewaliśmy się trudnego meczu No i udało nam się go wygrać, jechaliśmy na niego prosto Z kursu właśnie naszego razem z trenerem Kamolą, który mi pomagał W trakcie tego meczu Dlatego ten mecz był w ogóle o 18, .00. było trochę ciemno, bo te światła nasze troszkę mogłyby być mocniejsze, więc to wszystko było takie nowe dla, dla nas, dla, dla Stolemu tak samo. bo to pierwszy mecz przy Światłach w tym roku. No i co, I zaczęliśmy od, od przewagi Stolemu. Oni, oni lepiej weszli w mecz. My koło, koło minuty 25 strzeliliśmy pierwszą bramkę, dwie minuty później od razu w drugą bramkę i minutę przed przerwą straciliśmy gola na 2 do 1. Eee, graliśmy gold okay, do szatni. Bo, gol do szatni no, można było troszkę lepiej zareagować, bo eee, tu była taka akcja: podanie za plecy zabrakło nam troszkę eee, reakcji na zamiar. Nasi obrońcy nie odbili, tak jakby to można było zrobić. Eee, no ale przed przerwą 2 do 1 prowadzenie lepiej, że do przerwy 2-1 niż 2-0, nie? niektórzy by powiedzieli. Mm. No, ale my sobie e, ustaliliśmy, na co musimy zwrócić uwagę w przerwie, co poprawić, co działa ok. I po przerwie, e, stolem ruszył na nas jeszcze agresywniej. Dlatego byliśmy zmuszeni e, do tego, że próbowaliśmy zakładać pressing, ale e, stolem z niego fajnie wychodził. Parę razy też mieliśmy odbiory, które powinny zakończyć się bramką, ale nie udało się. E, no, i gra toczyła się w, w części na naszej połowie. Bo stolem się utrzymywał przy piłce, a my, zmuszeni przez to, że, że stolem grał bardzo fajnie, byliśmy zmuszeni do biegania za piłką do odbiorów. I po odbiorach mieliśmy sytuację bardzo ciekawe, bardzo konkretne dwa razy sam na sam, ale bramkarz był na posterunku I w 70 minucie zdobyliśmy go na 1 do 3. Po ładnym dośrodkowaniu i, i pięknym oleju. I stolem atakował dalej, miał swoje sytuacje raz yy... Raz przenieśli piłkę nad bramką, z, no nie wiem, z dwóch, z trzech metrów głową. Było uderzenie na bramkę. Nasz bramkarz super zainterweniował, odbił piłkę i zawodnik z nabiegający przeniósł tą piłkę nad bramką. I, I tak to się układał ten mecz. I bramkę na 3 do 2 straciliśmy równo jakby z końcowym gwizkiem sędziego. Oni strzelili gola w 95. minucie. Sędzia nawet nie pozwolił rozpocząć od środka i zakończył to spotkanie. No to szkolna no tarczy no taki gol na otarcie łez, można powiedzieć, tak jak mówisz, ale no, powiem Ci szczerze, że e, tak jak w zeszłym tygodniu mecz, to był mecz, którego nie miałem prawa przegrać, a, a przegrałem, tak w tym tygodniu to był mecz bardzo wyrównany. Jeżeli tutaj e, to nie my strzelibyśmy pierwsi gola, no to byłoby nam na pewno bardzo ciężko, bo, bo stole grał bardzo fajnie i, i tak jak rozmawiałem z, z trenerem Stolema po meczu, pozdrawiam serdecznie jeżeli nas słucha, to, no to doszliśmy do wniosku, że takie mecze właśnie powinny być, bo był mecz na, na fajnym, wysokim tempie, dosyć agresywny, bo, bo dużo było takich zwarć w, w środku pola, ale nie było chamskich faul była taka naprawdę fajna, męska gra. Chcesz powiedzieć, że nie, nie to było tak autobusów jak tydzień wcześniej? Nie, nie, wiesz co, no w jedną, w drugą stronę jechaliśmy po prostu i my mieliśmy swoje sytuacje, mogliśmy strzelić spokojnie. Dwie, trzy bramki więcej, oni też na pewno mogli dwie, trzy bramki więcej skoń yy, strzelić, no ale tak jest, że wszystkiego się nie wykorzysta, ale to był naprawdę fajny mecz i oby więcej takich. Jak ty dobrze te wszystkie minuty pamiętasz, a tu w 70 strzeliliśmy. A wiesz co, bo 10... mam akurat kartkę przed sobą, Aha. jak zapisywałem do, do, tam do mojego sprawozdania. Okay. Z meczu to, to zapisywałem sobie i wszystko mam tutaj pod nosem. No to cię ratuje. Od razu możemy zarzucić przy tej piłce młodszej ten temat, który pisałeś na Twitterze ostatnio. Ja już mnie oznaczyłeś na 13 fawów, że <grym> muszę się podnieść, żeby nagrywać. No to się podniosłem I, i jak to teraz wygląda? Czy łatwiej jest w teorii trenować pod względem takich licencji? Łatwiej jest trenować w drugiej lidze niż w CLJC, w centralnej lidze juniorów. Eee, Oczywiście zakładając, że. Ktoś by cię chciał zatrudnić. Jeżeli chcesz yy, iść drogą taką, że chcesz poprzez pracę z juniorami przejść później do pracy do seniorów, no to prędzej dostaniesz, yy, według licencji, prędzej byś, będziesz miał szansę yy, objąć zespół drugoligowy niż zespół z dwóch najstarszych roczników Centralnej Ligi Juniorów. No i dla mnie to jest dziwne. No mam nadzieję, że to yy, wypłynęło do mediów i może yy, pod. Yy, pod wpływem trenerów, bo tak jak czytam gdzieś na, 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 na forach wszystkich trenerskich, w Facebookach, w jakichś grupach trenerskich, no to nikt za bardzo nie kuma tej decyzji, o co, o co z tym chodzi, dlaczego tak jest. Bo jeżeli mówimy o pracy z juniorami u 19, no to jest praca praktycznie jak z seniorami. Więc yy, to jest taki idealny przesionek dla młodych trenerów, Którzy mieliby też w jakiś sposób się rozwijać, no bo celiotki wiadomo, to chodzi A o. A najwyższe roczniki, dwa celiotki, co jakie są? 19 To i... jest U 19 i U 17. Okej. Okay. I wiesz, mając licencję e, trenerską UEFA, możesz prowadzić drużynę w celiotce do lat 15, mm -hmm. ale nie możesz prowadzić drużyny w celiotce do lat 17, do lat 19. I sytuacja może być taka, jak w Lechu Poznań jest, że. Nie wiem, czy Trener Węska ma akurat licencję elityów, ale dla przykładu za, załóżmy, że tej licencji nie ma. Ma licencję UEFA i on może prowadzić chłopców z roczników U17, U19 w drugiej lidze. Ale gdyby coś się stało, że w Poznaniu chcieliby zamienić jakby trenerów miejscami, no to nie mógłby już nagle ich prowadzić w lidze ich rocznika. No i dla mnie to jest kompletny absurd. Jeżeli chcemy mówić o tym, że. Potrzebujemy, wiadomo, specjalistów od pracy z dziećmi. No to specjalista od pracy z dziećmi powinien z dziećmi pracować na niższym poziomie, na poziomie do lat 15. I tam powinna być, tam powinna być jeżeli chcemy już tak zrobić, no to licencja elitiów powinna być na tamtym poziomie, a na wyższych poziomach to już jest tak naprawdę praca z, z młodymi, ale z młodymi dorosłymi. I, i, I to ma dużo więcej pokrycia z tym, co się dzieje w, w seniorskiej piłce. Dlatego nie rozumiem kompletnie tego, tego, tego ruchu pzpn u i no i mam nadzieję, że to, to jednak nie przejdzie, bo. No bo za, za wielu sensownych jakby w tym. E, może specjalnie iść. do mediów przepuścili, żeby sprawdzić feedback. Oby, może, oby tak było. Wiesz, no może tak jest, oby tak było. E, no, bo, bo nie wiem, to jest jakby. Rozumiem o co chodzi. Bo zamysł jest taki, żeby z, z juniorami pracowali. E, z juniorami, żeby pracowali specjaliści od pracy z juniorami, ale juniorzy to U19 to już nie są juniorzy, U19 to są ludzie, którzy mieszają się w szatniach seniorskich i bardzo często jest tak, że w centralnej lidze juniorów na boisku jest 4-5 chłopców, jeżeli grają dwa zespoły ekstraklasowe, którzy mają minuty w ekstraklasie już zagrane. Więc dlaczego nie może ich prowadzić trener, który tak naprawdę seniorów już może prowadzić? Więc tego trochę nie kumam, bo jakby. Licencja wyższa jest yy, licencją, która uprawnia Cię do pracy na, nie uprawnia Cię do pracy na, na niższym poziomie, o tak bym powiedział. Okej, okay. stawiamy tu kropkę, czy jeszcze coś chcesz dodać, dorzucić? Yy, no nie, chyba, chyba wszystko, jak tam ktoś się będzie chciał zagłębić, to może nam skomentować o co mu tam chodzi, to za tydzień odpowiemy pewnie. Jak najbardziej. Dorzucę jeszcze na chwilkę, na minutę to zakończone przed chwilą Grand Prix w Meksyku, do naszego wstępu. Zgadnij kto wygrał. oglądałem. Oglądałem teraz. Oglądałeś, to no. jesteś art. No nie było tutaj podjazdu. Hamilton narzekał, że strategia zła, że te hardy niepotrzebne były. Softy bardzo długo przyciągali, Fiat długo na softach, więc, więc no, te hardy niekoniecznie musiały być użyte. No z Ferrari słabo cały Ale medy, ja myślałem, że Medy nie wytrzymają tak dużo, wiesz? No, to... Myślałem, że będą musieli jeszcze zjechać na no, Ta degradacja okazała nie? się mniejsza niż się wydawało faktycznie. No i wiadomo, tłum się cieszy, bo raz trzeci, drugi rok z rzędu, w zeszłym roku identycznie było. No i chyba też wtedy był, też Verstappen wygrał i chyba też drugi był Hamilton, z tego co pamiętam. Także powtórka z rozrywki, tak to wygląda. Ferrari z problemami na tej wysokiej ziemi, nad, nad poziomem morza, tej dużej wysokości. A Mercedesowi to bardziej pasowało. I Verstappen już ma 14 zwycięzców w tym sezonie, więc jest już tym rekordzistą Chociaż procentowo to wychodzi, że chyba ma tam 70%, a Schumacher miał 72,5%, coś tak. Więc <grybujesz> jeszcze procentowo może to pobić. Niestety się obawiam, że Brazylia i Abu też karnie i to będzie. Przykre, po prostu, że przykre. A propos Brazylii, właśnie się kończą wybory prezydenckie, liczenie głosów elektronicznie, całościowo, to jest przeprowadzane i chyba Lula jednak wygrał, zresztą tam się w 50... Lula, dni... Lula Priw? Nie, Lula to jest ten, Ryhupeya Priw. No, 50,4 chyba czegoś tak tam będzie na końcu, trochę jak u nas. Yy, piłeczka grała i na początku musisz dać z wątroby, bo ponoć oglądałeś mecz Lecha z Rakowem. Ja nie oglądałem, bo nie mogłem. Yy, ja w ogóle miałem trudny weekend, bo te dwa popołudnia miałem w sobotę niedziela, więc yy, dobrze, że była ta godzina jeszcze jedna dodatkowo dzięki zegarkowi. Na sen? Yy, na sen, no wiesz, skróty sprawdziłem sobie w nocy, w sobotę, na niedzielę. Tam czterech czy pięciu meszów, więc zaraz coś tam powiemy. Ale ten dla się śpi Tomku. No też spałem, sen jest ważny i, i tam późna pobudka była też. Nie, nie jakoś tak jak Claudia Sadowin, która wstaje o 14, ale tam też, też tak, mm, taka działalność. Z... Chciałbym móc wstawać o 14. <ślażę> Myślałem, że chcesz powiedzieć, że chciałbyś móc wstawać. <ślażę> <Dobra>. <ślażę> no może lepiej nie. No, może lepiej nie. nie. Lech Poznań grał z Rakowem, przegrał jeden do dwóch, osiem meczów ostatnich lecha z Rakowem to są niewygrane lecha i cztery ostatnie te porażki. Więc można powiedzieć, że Paprzą posiada lecha Poznań i, i co ciekawego ci wpadło w oko z tego. Co, dominacja genetyczna. No Ten mecz wyglądał tak, jak większość tych meczów yy, ostatnich. Yy, w pierwszej połowie jeszcze tak nie do końca było, bo Lech yy, troszkę jakby z Wycofał się ze swojego planu i, i oddał piłkę Rakowowi. Ale no, koniec końców jest taki, że Raków, jeżeli odzyska piłkę, wyczuje moment na to, że jakby z takich pół sytuacji oni sobie potrafią stworzyć bardzo dobrą sytuację. No i tak było w sytuacji, gdzie bramkę strzelił Dominik, Dominik Kun? Nie, tak, Patryk tak. Kun. Patryk, Aha, Kun. Imię, no Patryk tak. Kun, bo Dominik jest w widzewie. I Patryk Kunz strzelił bardzo ładną bramkę, bo to było po bardzo fajnej akcji, ale no to był przechwyt bardzo wysoko. Czyli to, w czym, z czego raków słynie, z czego, w czym raków jest najgroźniejszy. A jeżeli chce się grać z rakowem, nie można się skupić tylko na długim podaniu, no bo mają taką moc w, w powietrzu że oni te piłki wygrywają i są bardzo ustawieni do zebrania drugiej piłki. No więc trzeba z nimi grać w piłkę, trzeba próbować wychodzić pod pressingu, żeby móc im zagrozić. W pressingu są bardzo mocni, więc każdy pół błędu, tak jak u Filipa Szymczaka tym razem, który nomen omen w pierwszej połowie grał bardzo dobrze, zagrał super podanie do Iszaka, który powinien skończyć to bramką, a, a uderzył w, w biodro, w klatkę piersiową w Ladana Kowacewicza. Y no i Raków, tak wydawało się, że to się wszystko skończy remisem. Takim remisem, który z końcówki meczu po tej nieuznanej bramce, po nieuznanej bramce, po asyście ręką Fabiana Piaseckiego. To było w ogóle nie, mega niesmaczne. Tak naprawdę, bo zbił tą piłkę tak naprawdę jak u nas siatkarze, jakiś taki nasz ten, jak Paweł Zagumny. O, jak Paweł Zagumny za, za siatkę ją przebił, kiwką taką. I, i prosto na nogę kolegi, to chyba na nogę Tudora. No i, i z tego wpadła bramka, tak najpierw Piasecki chyba kumał co się stało, więc spojrzał na sędziów czy, czy nikt nie widzi. No ale pobiegł się cieszyć i widziałem tam nawet przybieg masarzysta, Lecha, tego masażysta Rakowa do boku i tak sobie myślę kurde stary to już mogłeś się przyznać, że, że to bez sensu, bo to no, bo to zaraz cofną tą bramkę ewidentnie. No i ta bramka się za bramkę nie została uznana tam po, po tej analizie długiej waru, bo złą kamerę w ogóle pokazali sędziemu, sędziemu Raczkowskiemu. Nie z tej perspektywy, z której powinien i tak tam nie do końca to było widać, że to była ręka, ale, ale całe szczęście podjęli dobrą decyzję. No i co, minutę czy dwie minuty później, faul Filipa w w narożniku boiska dośrodkowanie na krótki słupek, no i tym razem Fabian Piawsecki zrobił zrobił coś świetnego, bo wszedł na, na krótki słupek jak do siebie i, i uderzył tak, że, że nie było co zbierać. No i Raków po raz kolejny pewnie nie był tak czysto piłkarsko lepszym zespołem od Lecha, mhm. ale po raz kolejny wygrał i, i Raków wygrywał bardzo ważny te mecze, bo i Puchar Polski, super Puchar Polski, ten koń, mecz pod koniec sezonu też w Poznaniu, oni w sumie, jak tak by spojrzeć, to nie wygrali jeszcze w, w tych czterech meczach, to nie wygrali trzy razy w Poznaniu, nie? No tak, po superpuharte. Trzy tam razy grany. w Poznaniu i raz w Warszawie. Więc no naprawdę, Raków Raków bardzo sobie dobrze radzi. No i jest na autostradzie do mistrzostwa w tym momencie. Siedem punktów nad drugą legią, zakładając, że Lech wygra swój zaległy mecz, to 10 nad Lechem, jeśli dobrze pamiętam. No i w zasadzie. 7, a wiesz, 7 i lepszy mecz bezpośrednio. Tak, bo tu trzeba tu tak. trzeba pamiętać trzeba że to raczej, 8. Legia raczej nie wygra 5-0, nie? Z, z Rakowem. W, tam było w, Tam w 4, tak było, tak. 3, 3, 3, 4. 3 4, 4, był no. gol, jeden nieuznany, później jeszcze chyba, chyba 4-0 było. Ale faktycznie i widziałem tam, jak Maciej Szmikielski w onecie pisał, że to już nie trzeba dogonić Rakowo, tylko przegonić. No i w zasadzie i meczyki też redaktor Dobraż napisał, że to w zasadzie jest koniec marzeń. No, nie tylko Lecha chyba o mistrzostwie, ale już się zaczyna mówić, że inni też nie dadzą rady. Bo Wiesz są... co? No, jeszcze nikt nie został mistrzem w, w, w październiku. Mm. Parę zespołów się wypisało z walki o mistrzostwo w październiku, no ale mistrzem w październiku nikt nie był. A to, to I... w sumie co to jest 7 punktów? No. To Wiesz nie jest co? 14. 7 punktów, no to nie jest dużo. Z drugiej strony, patrząc na to, także 7 mecz bezpośredni czyli mogą może być wóz albo przewóz albo albo te trzy punkty odrobisz albo stracisz a e, no ten mecz zaległy to jest tak kwestia właśnie tak jak e, Maciej Szmigielski tak mówiłeś tak, tak pisał w przeglądzie że Raków trzeba będzie przegonić a nie dogonić. Ale Legia no, dała też impuls w, w stoku, że może może to zrobić. No, Jozue bardzo dobrze wygląda i Legia zaczyna łapać rytm więc Myślę, że będzie ciekawie. no Może nie będzie tak ciekawie jak w zeszłym sezonie, ale, ale jeszcze bym nie koronował Rakowa na, na mistrza i to nie, nie z tego powodu, że, że uważam, że Raku w tym, że tym mistrzu nie zostanie, ale po prostu uważam, że Legia jeszcze będzie, będzie w grze. Zobaczymy na jak długo, ale, ale na nie wiem, to chyba była 13 kolejka ekstraklasy albo 14? Jakoś tak. No teraz wszystkie ligi są w kolejkach 12-14. Na 30 października, na 23.33 Jeszcze bym go nie mianował mistrzem Polski Okej okay. No to ja pewnie też, no, może w Pucharze Polski będzie ciekawiej no. z kolei, ale tam też już Zaraz Raków albo Pogoni odpadną, No ale teraz. No, mogłoby, yy, mogłoby być ciekawie yy, Ale no wycina się dużo, dużo ważnych zespołów, dla Pucharu Polski wycina się już w, w tej fazie No tak ale bo się gra z wcześniej... Lechią, a Raków gra z Pogonią mm. No tak, Więc, No może dla Śląska Wrocław to będzie taka okazja, żeby no. żeby zaatakować tak. Z, z dla Lech i Zielona Góra. No, <laughs> dla Lech i Zielona góra, oby nie dla i Gdańsk. No. no to wiesz, twoja no, Lech, opinia. Alechia złapała ten. Lechia złapała rytm teraz ładny. Dwa wygrane z rzędu. No to ile można na tym tydzień siedzieć z ich potencjałem. No, to wszystko? prawda, to była kwestia czasu, nie? No i jeszcze te, no już jak przy ekstraklasie jesteśmy, to poważne rozgrywki z, z możemy zamknąć na początku. E, odejście króla Waldemara Fornalika z piasta. Tak jest. A to też jest y, coś takiego, co, co byśmy się chyba nie spodziewali, bo ten piast w ostatnich latach na jesieni zaczynał słabo, ale koniec końców później się dawał radę wygrzebać. I, I został zwolniony Waldemar Fornalik przed meczem z, z Koroną Kielce, czyli z bezpośrednim rywalem o utrzymanie. No i jestem ciekaw, jak sobie Aleksander Wukowicz poradzi, no bo ma naprawdę do zastąpienia. Myślę, że, że nawet nie będzie się chciał w ten sposób bawić w takie porównywanie się do, do Waldemara Fornalika, no bo to będzie bardzo trudne. Ale ma. Ma coś takiego Aleksander Wukowicz, że potrafi zespół z kryzysu szybko wyciągnąć. Tak jak miał to, miał to miejsce w, w Legii w zeszłym sezonie. Jak ktoś tam zepsuł robotę i musiał po poprzednim trenerze ratować, to, to dał radę i wyratował. I, I ciekaw jestem. Myślę, że Piast ma całkiem niezły zespół i też się powinien spokojnie utrzymać mimo wszystko. Mówi, że po meczu z początku. Koroną tam było 1 do 1, a po meczu właśnie Korona Piast poleciał Leszek Liżyński nie? nie wiem, czy widziałeś. Także. Tak i to też dla mnie dziwne, bo zostały dwa mecze do, do zimy. Punkt straty do, do drużyny do Lechi teraz, tak, po już pozwolnieniu Leszko Różyńskiego. No i korona ma po prostu taki materiał, taki materiał, że, że to będzie walka do, o utrzymanie krawiec tak, kraje, kraj, jak mu materiał staje. Dokładnie tak. No uważam, że trener Różyński, tak jak on mówił na konferencji jeszcze chyba zanim został zwolniony, no, że on już ma doświadczenie w walce co utrzymanie i wie, co robić. Yy, I jest ciężko, no ale jeszcze nikt z ligi, tak jak on też powiedział, nikt z ligi w październiku nie spadł. I no i szkoda, szkoda mi bardzo, bo yy, trenerem, asystentem u, u trenera Ojczyńskiego był tata mojego kolegi Bartka Cyraka i, i też odszedł z, z korony razem ze swoim pierwszym trenerem, co, co nie jest yy, oczywistością w naszym trenerskim środowisku. Bo, bo, bo są też asystenci, którzy, którzy myślą, że oni to zrobią lepiej i, i dadzą sobie radę, wszystko naprawią, a to, to wcale nie jest takie proste do końca. Najgorzej, że te nasze kluby ekstraklasy tak kombinują z tymi komunikatami. Zamiast napisać trener zwolniony, to piszą albo, że przestał pełnić funkcję, albo, że został odsunięty od prowadzenia. I wczoraj ten właśnie ostatni manewr został, czy wczoraj, czyli w niedzielę, ale w sobotę ten manewr został odsunięty od prowadzenia. Wiesz co, to wydaje mi się. Ja bym to odbierał jako to, że. Na dwa mecze Płacimy bo... mu dalej? No. Aha, nie, płacimy tak... mu dalej, ale no nie jest tak nas na to, żeby zerwać kontrakt i wypłacić mu wszystko od razu. Aha. Więc będziemy mu płacić dalej. No może. A, a zwolniony z funkcji, no to bym odbierał to jako to, że, e, no, że po prostu kontrakt zostaje rozwiązany. Okej. Okay. Przechodzimy. Ale to różnie chyba bywa. Przechodzimy do Anglii. Bo wydarzyły się ciekawe rzeczy. Zarówno Chelsea, jak i Liverpool przegrały, i obie fanbazy są mocno wkurzone. Na początku, może, chwilę o tej Chelsea, która przegrała z Brighton 1 4 Pierwsza porażka Pottera w jego kadencji w Chelsea to akurat z byłym klubem, także dość dziwnie to wyszło. Dwa samobójstwa, Loftus Chick po wyrzutce, no i szalobach. Akurat szalobach bardziej pechowo, bo próbował tam zablokować strzał no i na ślisku tak go biła ta piłka zresztą zaczęło się źle od, od razu Thiago Sila miał problemy z wyprowadzaniem piłki za pierwszym razem naprawił za drugim razem już poszedł z tego gol więc yy, tak naprawdę piąta minuta był pierwszy gol później w czternastej ten samobój w 42 drugiej ich dobili za plecy Pulisicia poszła piłka i, i tam był właśnie ten samobój Szarobacha także jak trzy, przegrywasz 0-3 do przerwy to musisz przeczytać książkę Uwierzyć w siebie, Jurka Dudka. Niestety nie przeczytali tej książki. Przepraszam, nie powinienem się śmiać. Ale zareagowali nieźle, bo w 48 Havertz znowu strzelił, także być może to jest przedłużenie nadziei kibiców co do jego osoby i jakaś tam zawsze przed nim może lepsza przyszłość w tym klubie. Chociaż Falk tam pisał ostatnio, że mocno Bajer na niego pytał latem. Ee, że chciało z niego zrobić właśnie taką dyszkę fajną pewnie, no ale mają mu także myślę, że ten temat już nie wróci. Ee, Havertz fajnie pokazał tam ręką Gallagherowi, jak trzeba zagrać, wrzutka poszła dobra, no i gol głową, także Havertz jak taka dziewiątka. Cristiano tak dzisiaj pokazywał ee, chyba Szołowi czy komu, zagraj mi. Ale, ale nie trafił. Znaczy, trafił gdzieś tam nad poprzeczkę z kółki. Także Cristiano to nie Hawers w tym momencie. Bardzo wkurzony fanbase Chelsea. Poczytałem wczoraj trochę komentarzy. No i już jedni mówią, a Potter za dużo rotuje. A ktoś inny tam powie, że odwrotnie. Także mieszają się tam te opinie dość mocno, ale na pewno dalej się nawala w Jorginho. Kowe. no już kowe nie, kowe, oczywiście spoko, ale nawala się w Aubameyanga. Także no ta obrona tam, trudno szukać takich fundamentów. Dobrze, że Gallaghera na ósemce wystawiają mnie tam niżej w dwójce tenesyjnych pomocników, no to jest na pewno plusem. Ale zdaniem kibiców top 4 będzie trudne. Jako takiego gracza poważnego do tego top 4 to Wszyscy wypisują United, no ale wiadomo, że sezon trwa 38 kolejek, nie 13, jesteśmy w jednej trzeciej i jeszcze ta dynamika zespołu będzie się zmieniać. Nie można tak tego wszystkiego przewidzieć. Czy ty chciałeś coś dodać do Chelsea, czy przychodzimy do Liverpoolu? Bo tam nie, też nie. Ja był... do Liverpoolu przejść. Śmiesznie die było. Die były. Die na, die były jak na końcu pod zobaczeniu całego skrótu. Jeszcze się upewniłem, że ten mecz był na Anfield, Bo jeszcze jakby tam na Island Road, to no jeszcze ale tak u siebie przegrać. Strasznie to no nie, no dziwne. pierwsza bramka to ten. Normalne podanie Gomeza moim zdaniem. To, to nie jego On się poślizgnął. No, Alisson... drobnemu spadły no, wypadły. No, takim zewniakiem Mówię, to zabrał Ale specjalnie tam po, po Twitterowemu aż mi zostało ten. Nieświadomie to głosował. O no, I ten. No co, drobne mu wypadły, zaczął zbierać, a, a tu leciała piłka. I do pustej bramki Rodrigo chyba strzelił. Tak, Rodrigo strzelił Tak, strzeli, tutaj, tak. Rodrigo. No i później Liverpool miał sytuację, miał, strzelił bramkę w salach, miał sytuację Nunes w pierwszej połowie, miał sytuację Nunes fantastyczną w drugiej połowie. No, ale ale Nunes cierpi w... na ten sam problem, który ma Obama Young. Jak, jak Bayern z Barceloną, to Mane pod, podciął fajnie piłkę i strzelił gola. I albo tego nie zrobił w meczu Ligi Mistrzów z Strasburgiem. I teraz też, gdyby Darwin pociął piłeczkę tak na pół metra. Wiesz trochę... co, ja ci powiem, że e, moim zdaniem to nie Darwin cierpi, tylko Liverpool cierpi przez niego. <laughs> Bo on ok, on dochodzi do sytuacji, jest, jest niby groźny. Obstawiam, że za jakiś czas on zacznie strzelać bramki, ale jeżeli ktoś płaci za ciebie. E, 80? Takie... No, to nie może być, czas, nie ma czasu na aklimatyzację. Na Przychodzisz za zasadzie Omanę, płacą za ciebie wielkie pieniądze i ty musisz strzelać bramki. I, I krytyka, moim zdaniem, jest naturalna. No, ale nie zdziwię się, jak za, jak ten czas aklimatyzacji przejdzie i on będzie strzelał bramki, bo po prostu, czysto statystycznie, dochodząc do tylu sytuacji, to jest, to jest gwarant bramek. Więc on no naprawdę w, każdy, w każdym meczu ma, ma tyle sytuacji, że może dwie trzy bramki strzelić za każdym razem i kwestia jest chyba w tym wszystkim w głowie no bo tak jak patrzę na jego zachowanie no to wszystko to widać że to jest jeszcze młody chłopak który, który się tego wszystkiego na, na wielkim poziomie uczy Liverpool wygrał w City ale że... my nie, przecież jesteśmy ten nie my przecież jesteśmy tacy że, że nas to nie obchodzi i, i musimy atakować wszystkich od razu Liverpool wygrał City, żeby przekrać z Forest i Leeds, także trzymajcie się tam w tym Liverpoolu. No i znowu. I... Z tym, wiesz, co z kumplem gadałem, bo Nottingham dostało w banie od piątkę. Arsenalu mhm. piątkę i on do mnie coś tam pisze, że nie, że, że super Arsenal, mega ekipa, a ja mówię, że przecież to jest ten, że ten Nottingham no to oni są no bardzo bardzo cięcy, nie? Tam innego słowa użyłem. A on mówi, no ale przecież z twoim Liverpoolem wygrali. Ja mówię, no tak, bo Liverpool jest jeszcze gorszy od nich. No. Ale mówię, to nie jest żaden zaszczyt, jakby pokonać drużynę, która, no, która nie za bardzo gra w piłkę. Bijesz słabszych, no. no, to, jest... no to, to tak, bijesz słabszych, jesteś z trzeciej gimnazjum i bijesz y, flex. Flex. drugą po, podstawówkę, nie no. I, się, I się chwalisz. Ale trzeba pochwalić Salaha, bo propaganda śmietnikowa tego nie napisze. To z Discorda, bo tam wszyscy nienawidzą już Salaha. A ja lubię. I trzeba pochwalić za brameczkę. Przy, po tym rzucie to był tak? Co do te piłę Ta, I jak wykreował. ładnie? bo też wykreował no, nie? No, Powinien to strzelić. W nas. No właśnie. Powinien więc... z tego zrobić bramkę. No i ogólnie ten mecz się nie zapowiadał na to, że Liverpool go przegra. Bardziej się zapowiadał na to, że go przepchnie jakoś w 90 minucie, No a. Wanda wrócił do poziomu takiego w jakim, na jakim nie grał z Manchesterem City, yy, jakby do każdego innego, o, bo z Manchesterem City zagrał, zagrał bardzo dobrze. No. Yy, z Manchesterem City zagrał bardzo dobrze, no ale wcześniej to jest yy, ten, to jest. Yy, Coś się no, zdekonscentowało. Wrak, wrak. <laughs> tak, bo tutaj trener Kamola u mnie. Pozdrów tutaj. Pozdrawiam tutaj przy, przy wszystkich pana, pana trenera Patryka. z tej pokazuje mi, mi coś, bo Patryk jest wielkim fanem Darwina Nuneza. I tutaj grozi mi za, za monitora, żebym naprawdę przeprosił, odwołał to wszystko. To on tam szalik Urugwaju pewnie na mundial szykuje. Tak, szalik u Urugwaju, koszulkę Nuneza ma, siedzi. No. Nie pierze jej. Mówi, że yy, wypierze a i jutro mówi, że na Halloween w niej idzie. Nie wiem, czy, czy to było słychać. Mi nie, to coś mówi, tam jutro... mruknął, ale na Halloween. Świetny świetny. Idzie wybór. w niej na Halloween, tak. Będzie, będzie straszył. Jeżeli no, spotkamy kibica wie. Liverpoolu, to będzie straszył go. Matka. Tak, to mówi, że obrońców będzie straszył. 1-0 wygrało United z setny setny gol Rashforda dla tego klubu. Cristiano nie mógł się wstrzelić, no i się nie wstrzelił. Raz lewej nogi obok, z główki ponad poprzeczkę. Trzeba odnotować, że Fabiański... Odniósł jakąś konduzję, wybił o, piłkę niedobro. głową, i przy lądowaniu coś chyba się z kolanem stało. Jeszcze ViaPolę pisało, że niby był zamroczony po tej no, interwencji. Tego nie wiem, ale zszedł w przerwie, zastąpiony przez Areole. Przechodzimy do Hiszpanii, gdzie Walencja przegrała z Barceloną 0 do 1. Czy widziałeś skrót z tego meczu? Oglądałem końcówkę, wiesz? Oto wszystko, co było Ej, najważniejsze. Znaczy końcówkę. No od... Od, 20, od 70. minuty jakoś. No powiem Ci, że ten mecz to piłkarsko tak. nie był najpiękniejszy, nie? Ale w ogóle ja takie mecze chyba trafiałem w ten weekend, jeśli tam patrzyłem jednym okiem. Lewandowski uratował Barcelonę w 93. minucie, trzeciej minucie doliczonego czasu gry, no i As napisał, no. że Lewandowski podniósł trupa. Kiedy już się wydawało, że piłkarze są zbyt zmęczeni, żeby ten wynik się zmienił, to Rafinha dał dobrą piłkę, no i Lewandowskiemu niewiele trzeba na wślizgu Taki dość dobry kolor napastnika, satysfakcjonujący. Tak, piękna bramka. Piękna bramka powalczył o nią. Bardzo dobre dośrodkowanie mm. też było. Nie wiem, kto to wrzucił. Rafinia. Rafinia. Plusik z, dla niego. Od, znaczy no, plusik, ale chyba nie zakryje tego minusa, jak, jak schrzanił sytuację, bo tutaj zastanawialiśmy się e, właśnie z panem trenerem Kamolą. Czy lewy mu nie przeszkodził w tej sytuacji, jak on dobijał do pustej bramki, przed tym jak się Ferran kopnął nogą w nogę? Aha. Ale nie, lewy go tam ani nie, nie szturchnął, ani nie, nie odepchnął. Miał czystą pozycję, a przeniósł to nad bramką. I to było porównywalne z tym kiksem Ferrana. No, Ferran no, fatalnie to zrobił. Ten obrońca, który stał za nim, on podniósł ręce już jak Ferran miał piłkę na nodze. I podniósł ręce, i śmiałem się właśnie, że jakby podsumowaniem tej całej komicznej akcji byłoby to, że Ferran odbija piłkę piętą i trafia go właśnie w tą rękę. I, i byłby rzut karny. No może, może byłby rzut karny, bo to przy, z Barcelony to nie wiadomo, czy by im ten rzut karny odgwizdali, czy nie. Ale no, cenne, bardzo cenne zwycięstwo Barcelony, i dobrze, że, że lewy się do tego przysłużył. Są takie mecze, gdzie z remisu robisz zecięso i masz dwa punkty ekstra i właśnie do takich punktów kupili tego Lewandowskiego też właśnie, jakby ktoś miał wątpliwości to Mundo Deportivo napisało, no warto było go kupić, <grym> także <grym> zanim... Wiesz co, no złośliwy by powiedzieli, że kupili go po to, żeby grał w Mistrzów, nie? No, no tak, tak, tak. A... No a się nie sprawdziło, no ale... Nie zagra z Pilsen już w, no, w środku tygodnia. Nie zagra? Roku. Nie. Będzie nie? A, bo powiedział, tak? Już ten... No, jest, podało relewo już jako pierwsze. Także no tam aha, są raczej aha, dobre infosy, aha. więc będzie odpoczynek aha. ten, o którym się mówiło. W sumie logiczne, nie no. Nawet teraz, jak z kim oni grali przed Ligą Mistrzów z Bayernem, co w 60 minucie lewy zszedł? Z atletikiem Bilbao chyba, nie? Z... Najpierw z Bilbao, a w weekend grali z VR-em. Nie, odwrotnie. No, czyli... Najpierw z Realem, później z Bilbao, tak. No, no w... Z Bilbao zszedł, no. Z Bilbao zszedł szybko, nie? No wiesz... Też myślę, że Czawi ma w głowie to, że ci zawodnicy mają dziki sezon i, i nie zdziwię się, jakich głowy są już trochę w, w katarze, tym, żeby nie złapać jakiejś kontuzji, jakiegoś skręcenia stawu skokowego czy czegoś. No bo to go prawdopodobnie wykluczy z, z turnieju, bo do turnieju został no zostały trzy tygodnie, tak? Na kilka dni w kalendarz. Jedynie, no, trzy tygodnie, tak. No. no więc wiesz, każdy uraz to jest coś takiego, co, co cię wyklucza z zabawy i, i ci zawodnicy teraz będą naprawdę moim zdaniem na siebie yy, uważali, będą huchali i dmuchali, bo to nie jest taka sytuacja, jak yy, w normalnym sezonie, że po, po sezonie są dwa, prawie czasami nawet i trzy tygodnie do, do rozpoczęcia mistrzostw, i czy takie lekkie skręcenie, jakieś zbicie czy naciągnięcie, zdążysz jeszcze wyleczyć. A jednak yy, tutaj w, w niedzielę jest. Ostatnia kolejka ligowa i w następny weekend już normalnie rusza Mundial. No tak. Kibicom Barcelony mogło się zrobić ciepło na tym meczu, bo w pierwszej połowie zszedł razem Eric Garcia, w drugiej Kunde, ale sam Kunde już w strefie mieszanej. Mówił dziennikarzom, że sądzi, że to jest tylko przeciążenie i miał rację, Dzisiaj poszedł komunikat oficjalny. Barcelona przyznała, że obaj mają przeciążenia. Ominą mecz z Wiktorią, ale mają wrócić na weekend na. Almerie. także jakby było mało defensorów u Hernandez'a to jeszcze dwóch się do, dopisało do tej listy kontynuowanych do tego Raucho, do, do Christensen'a, jeszcze pamiętajmy, że Depay nie wrócił, więc ta lista jest całkiem spora 0-0 się długo temu utrzymywało, ale jeszcze pamiętajmy, że no Fatih strzelił gola z takiego spalonego, jednak no wyraźnego, widać było nawet bez waru, no i jeszcze Lino tam miał cofniętą bramkę, więc wyszło takie mocne 0-0 w tym meczu, zakończone jednak bramką, ale no coś tam wpadało do tej siatki, ale spodziewałem się no takiego większego show po tym meczu, bo no Mestaja to jest dobry stadion do tego, żeby te trybuny cię popchnęły, te pionowe trybuny no a jedynie co było takie fajne, no to Dawid Villa, który dostał tam hołd od trybun i od wszystkich za swoje zasługi no. zostajemy w Hiszpanii, bo Real zremisował z Gironą, więc Barcelona tracił już tylko jeden punkt, zamiast trzech w tabeli na Bernabeu przyjechała Girona i wywiozła remis jeden do jednego bardzo słaby mecz Realu, drugi raz z rzędu wtedy był Lipsk, teraz jest Girona, no i Jeden z najsłabszych meczów, oczywiście w sezonie, no, trudno mówić inaczej, kiedy tak nie dość, że tracisz punkty, to po prostu jeszcze grasz źle. Chociaż zaczęło się tam od strzału modricia obok w, w pierwszych dwóch minutach, chociaż się też Żirona. Odkryzała, bo Castellano spróbował, później była główka Valeriego, Rodrigo uderzył w słupek, więc no wydawało się, że te bramki przyjdą. No i przyszły, ale taki, tak dość późno, bo w 70 i 80 minucie najpierw Vinicius Valverde tam wygrał przebitkę w polu karnym, wystawił piłę na tacy do Viniciusa, który musiał tylko na wślizgu do pół odkrytej bramki strzelić, ale w 80 minucie. Przyszła kontrowersja. Hiszpania oczywiście, lubi kon Hiszpania oczywiście lubi kontrowersje i tak też było tym razem. E Asensio. No, no. nie wiem, to, czy to są kontrowersje jeszcze. No, no dla Hiszpanów są, a no, my rozmawialiśmy sobie o tym. po dwie, prostu dwie dobre decyzje, tak jak my pisaliśmy, nie? Mm. No właśnie e pisaliśmy z Matim na Twitterze sobie o tym. Na Wysłałem mu tam te filmiki do tego. No ja się przychylam do tego, że jest karny na Asensio. Jest jednak. Fałol, że moim zdaniem też jest. No, e, on tą piłkę ściąga do siebie. Jakby ewidentnym by było, jeżeli on by leżał na tej piłce, i e, leżałby na, na brzuchu, piłkę, rękę miałby na piłce i e, to Vinicius chyba, nie? Wbił mu, czy Rodrigo? Rodrigo. Do bramki? Rodrigo. No Jeżeli Rodrigo by mu wbił tą piłkę do bramki, tak o, no to nikt by w ogóle nie kwestionował tego. Na to, że on przyciągał piłkę, no, takie naturalne zachowanie bramkarza to jest, że piłka gdzieś leży, mam ją na wyciągniętej jej ręce, no to przyciągam ją jak najszybciej do siebie, żeby, żeby ją po prostu mieć pod brzuchem. I to już jest kontrolą, nie... ten ruch zagarniający tak, do siebie. Tak, ten ruch, ruch to tak jak z kozłowaniem, no jeżeli bramkarz odbija piłkę, no to ciągle mają pod kontrolą według przepisów. Mhm. No tak. Yy, no, i, no i tyle, no a dla mnie karny ewidentny, karny jest ewidentny, nie kumam kompletnie tego, Eee, tego momentu kibiców mm. Realu i, i obruszenia. No mocno bo... się odpaliło madrytizm, ale nie spodziewałem się tego. No I... szczerze, no wiesz, bo to e, strata punktów w, w meczu z Gironą, no to e, łatwiej powiedzieć, że, że przez sędziego, a nie przez to, że my źle w piłkę graliśmy, tak? No. A, no a w tym meczu tak to było. Dwie, dwie dobre decyzje sędziego i uważam, że tu nie ma za, za, za dużych kontrowersji, o ile w ogóle jakiekolwiek są kontrowersje. No, także chcieliście wyjaśnień z naszej perspektywy, to się podpisuję pod tym. Możecie strzelać teraz. Co nam zostało? Kończy... Nie, no, chyba nie będą ludzie do nas strzelać, bo co? No, bo po co? Prawdę powiedzieliśmy. My grzeczni chłopcy, prawdę powiedzieliśmy. Nie, no ale faktycznie teraz ta kamera jeszcze wyszła taka z innej perspektywy, oczywiście. I no jeszcze, jeszcze bardziej widać, jaka sensja tę rękę pchnie do przodu. Jak, jak tam tam świadkówkę trochę co, Jak on by miał normalnie rękę ułożoną to by nie było karnego no ale on ma rozłożoną tą rękę no to no, to no po prostu taki no kąt sam, się na, sam się naraża nie no i, i tyle bliski bliski prostego ten kąt który tam zrobiło ten przed i no no, tak, Że... no to, tak, to, trudno to nie nie wybronić takie coś ręki, nie? No. Został nam na koniec kącik Bayernu znowu się zmieścimy gdzieś po 40 minucie Ostatnio dostaliśmy pochwały na priwie od kilku osób, które nie mówiłem ci jeszcze tak. tam o tym, ale jeszcze nie tylko ty, co ty mi wysłałeś. Ja też dostałem od, no, od ludzi poważnych. Od poważnych. Pozdrawiamy. Osób, tak jest pozor dla ich, że. Pozdrawiamy ten... serdecznie, poważnych dziennikarzy, którzy nas e, <grym> słuchają i bardzo poważnych nam miło. Twitterowiczów, i poważnych Twitterowiczów. Ja dostałem jakby e, informacje na priv od, od bardzo poważnych dziennikarzy. Mega, Mega. I nie ma tu na myśli Mateusza Święcickiego, żeby się nie myśleli, bo on nie jest poważny. No, tak, to za dużo było powiedziane. Tak, tak, ale... No, ale jakby ktoś mógł pomyśleć, że się pomylił, dlatego chciałbym rozwiać wszelkie wątpliwości. Tak. Ten odcinek 42-minutowy z Ligi Mistrzów ostatnio, który Dawaj był... tak nazwiemy ten, nazwiemy odcinek, czemu Mateusz Święcicki nie jest poważny. <laughs> Tym <grybuj> będzie. To może go zaprośmy tu kiedyś, jakoś w okolicach Mundialnych. A jak jest niepoważny, w sumie my też jesteśmy niepoważni, nie? No i zabawnie by było. No. Ale ten odcinek 47 minuty, tak jak tutaj nam pisali, że dobra była szybkość tego, że się dobrze słuchało. Także dzisiaj może nie było aż takiej szybkości, ale no, mój mózg nie pracuje tak szybko, jak wtedy pracował, bo jestem trochę dojechany, ale spokojnie. Został nam na koniec właśnie ten wspomniany kącik bayernowo persze no i w tych meczach paryski, Bayernowo-paryski, tak ładnie powiedzmy, bo to niegramatycznie powiedziałem. 15 goli, jeśli dobrze liczę, padło w tych, golach, w tych meczach. Bayern wygrał 6-2 z Mainz, PSG wygrało 4-3 z Trois. Zaczniemy może od tego Bayernu. Trudno wyróżnić jednego bohatera, bo się bramki rozłożyły na 6 różnych osób, więc <grywny> typowy Bayern. Eee, Mané miał... Gola i Dwie asysty, to może już pod meną w kogoś podciągać, to jego. Strzelił Gola Tel, który wszedł z ławki w drugiej połowie. Znowu strzelił Chupomotny, który robił to, co umiegrał grał na ścianę i tak sobie bramkę też trochę zdobył. Na 6-2 do 2 w 86 minucie. Głową wygrał pojedynek i piłka do Komana. Koman oddał Chupowszela Gola. Także jestem fanem w dalszym ciągu tego gracza. A strzelanie się zaczęło tak, już 5 1 906 co będzie miał Czupo? Mówię Czupo 1906. A, tak, 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 tak. Pozdrawiamy, Krzysiu, po raz Pozdrawiamy. kolejny. Tak jest, w piątej minucie już się strzelanie zaczęło. Mane podał ładnie do Gnabrego. W 28 minucie znowu Musiala, znowu z zapola karnego, Bilardowy gol tuż przy słupku. Ten gość się nie zatrzymuje, no, chyba jest najlepszym strzelcem zespołu w tym sezonie, wydaje mi się. Chociaż tam jeszcze trochę go ten Czupo dogoni, bo to Czupo ma 6 plus 2 w październiku. Aktualizacja statystyk. Niesamowite. W 41 minucie karny na manę. Już było 3 do 0. Już się wydawało, że jest koniec. No ale jednak w doliczonym czasie gry do pierwszej połowy rzut karny dla Mainz. No i co? No nie strzelony oczywiście. Burkard strzelił w środek bramki. Gdzieś tam po rękawicach Ulreisa. Ale w 45 plus 3 doliczone. Jednak gol na 3-1 i Ulreis zaspał tam był strzał z bliska głową po rzucie rożnym, ale i tak ta ręka u niego poszła za późno no i do tego trzeba dorzucić kola Mainz w 82 minucie na 5-2 kto Sam Ulreich który popełnił błąd w rozegraniu, podał po prostu piłkę przeciwnikowi bez jakiejś tam wielkiej presji no i Ingvardsson Ingvardsson tak strzelił gola no i na tyle było stać Mainz, które tam w pierwszej połowie w jednej akcji miał dwa razy słupek, ale nie mogło na poważnie myśleć o wywiezieniu choćby punktu z Monachium. Więc jeśli ktoś z kibiców Bayernu lubi się zasmucać, to jakieś są tam te zawsze dwa powody się znajdą. Pierwszy to jest Ulreich i nie wiadomo kiedy ten Neuer tak naprawdę wrócił, wróci. W środę miał trening 40-minutowy i już się wydawało, że idzie ku dobremu, a w czwartek nagle tylko 10 minut i szybciutko do Fizjona masaż. Więc nie wiadomo, co jeszcze z tym barkiem jest, tak naprawdę tam chyba było zwichnięcie. No a drugi powód do niepokoju, nie wiem, czy to już zostało rozszerzone. Ten temat Delix szedł w przerwie i musiał wejść za niego Pawart. Tam był jakiś uraz, ale być może nie groźny. Nie sprawdziłem tego dzisiaj. Nie wiem, czy już to było sprawdzane. Jeśli chodzi o PS, no to też była niezła strzelanina 4 do 3 ale taka bardziej emocjonująca niż w Monachium, no bo mieliśmy tryb stan w meczu i tak 1-1, 2-2, później dopiero na 3-2 i, i 4-2 więc dopiero tam w tych minutach 62-66, Paryż odjechał i ten mecz przestał być gorący no ale jeszcze w 88 na otarcie West gol trochę jak na Raduni tylko, że tutaj na 4-3 Coś takiego wyszło, no świetny Wiesz, gol. taki gol w 88 to jest zawsze awantura. No właśnie, no to tak, powiedziałem, no Darciues jakby to awantura, było, nie? To, że zakończył no, mecz A to jest mm. jak ci strzelają to. w 98, nie, no tak. I, i koniec, a, a tu jest jeszcze awantura. Jest jeszcze awantura, ale Messi takiego gola zadał z chyba, nie wiem, ile tam było, metrów 30. Tuż przy słupku longshot, wkurzył się, nie miał jakiegoś krycia bezpośredniego, ten gość wrócił i będzie nas tam straszył w środku pola. Na mundialu. Ta A dziwne ten, bo patrzy na, na Truła i Matilis zabronił dwa mecze. To właśnie to się Truła czyta: 4 ja Już wcześniej. Przepraszam, zgromadzonych. Nie znam się aż tak. Nie, tam nikt, nikt nie słucha. Nikt nas nie Uch słucha. Dalej. Tam spokojnie. dalej. Mówię dalej. E, no, Matilis zabronił dwa mecze, dwa remisy i został znowu posadzony na ławkę. Nie wiem dlaczego. No właśnie. Mm. Jestem tego ciekaw. No yy... te bramki, które PSG strzeliło, to były no takie. No po prostu musiało to wejść. No, Messi... no nie, ale mówię, kurczę, złapał, wydaje się, że wiesz, no nie przegrali dwa razy, a, a mimo wszystko został usadzony na ławkę. A tak mi się skojarzyło, bo czytałem wywiad yy, Matiego Lisa, jak mówił, że jeszcze chwilę temu oglądał Messiego, Neymara i Mbappé w, 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 kanał, w tym, w Polsacie. Na Lidze, jak grali w Lidze Mistrzów on się zajadał lodami a teraz ma z nimi zagrać no i jednak z nimi nie zagrał, szkoda bo to zawsze na pewno fajne przeżycie bardzo fajne podania Neymara były jedno do Solera i gol później ruletką zrobił podanie polecam to zobaczyć każdemu bo show robi ten gość i już tryb mu dialo mu kipi już mu po prostu wypływa uszami to wszystko dobrze Messi jest w takiej formie to może się wypali trochę no, przydałoby się, bo faktycznie wygląda dobrze i po Może w tym meczu go, będzie musiał odpocząć. Porównują go do tych statystyk z piku Barcelony, jak tam wchodził w sezon, tam nie wiem, 8-9 czy 90. No i tam nawet podobnie te liczby, niektóre wypadają, że strach się bać. A my bez Kurackiego tak, już potwierdzamy. w tym, nie? W, w Lidze Farmerów. No, już niby tak, ale wiesz, no, ma też ogromnie. Ja śmieję się, wiesz, no, bo akurat mi się też skojarzyło to, że. Liga Farmerów, bo jak Lyon w tym pandemicznym sezonie no. awansował tak wysoko, to Mbappé napisał właśnie, że tak, Liga tak, tak, Farmerów, tak. tak? No, tam był ten tweet. No, Lyon a półfinał zrobił, nie? Jakoś tak. No, jakoś tak to było. W trzećfinalach chyba Juventus odczepił, no. Także tak to wyglądało. No to co, dzięki za nie, dzisiaj. Nie, to w tej, w jednej 1.8 odpalił Juventus, Aha. a w ćwierćfinale w tym, w ćwierćfinale już w Portugalii trzepnęli Manchester City. Ach, no przecież, no tak jakoś... I potem grali z Bayernem No tak no. Co to się działo no dobra, to tak ten, trochę no. kronik futbolu na koniec Tak jest Mamy Dzięki wszystko. za Ile dzisiaj Ile poszło dzisiaj? Proszę? Ile zrobiliśmy dzisiaj minut? 48 w tym momencie Eh, to jest dobrze No to pewnie, poszło. pewnie Bardzo dobrze Trzymaj się Mati Powiedz ładnie dobranoc, I do usłyszenia Dziękuję wszystkim Dzień nie, Dobran... znaczy, Nie, dobranoc nie no. My jesteśmy słuchani do kawy z tego co się dowiaduje Ponoć Ponoć, tak, więc miłej kawusi, smacznej kawusi. I wiadomo, I wesołego co wiadomo Halloween. Wesołego Halloween. No. Mam nadzieję, że się fajnie przebierzecie. Eee, i, I czyhajcie na, na moje przebranie, bo jestem z niego bardzo dumny. Będziesz rzucał na Twittera teraz swoje przebranie? Wrzucę je do internetu. <laughs> Polecam czekać na. Tak, tak. Wszyst wszystkiego Polecam dobrego czekać. na te zaduszki, jak to mówię. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Hej, hej. Dziękujemy.